Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagramy Fear 2 Project Origin. Lecimy dalej moi drodzy, cel dodany, znajdź wężową pięść. Jakaś gruba heroinka tu wlatywała do żył chyba, co? Dobra, lecimy. Dawaj, niech ta winda zjedzie na dół. Sektor trzeci zamknięty. I to jest chyba wężowa pięść, co? Przełom zabezpieczenie w sektorze trzecim. No dobra, ale no chyba w końcu widzieliśmy tę wężową pięść właśnie, bo jak pamiętacie tam Aristide mówiła do niego Terry. Także to jest ewidentnie on na tej kamerze. Co za jakieś papiery? Kto ty jesteś? Nie widać. Co ja tu mogę zrobić właściwie? To coś wcisnąć? Chyba nie. Tu chyba musimy, o. Okej, udało się. Spokojnie, wężowa pięść, poradzimy sobie bez problemu. Ciekawe mnie, skąd ta jego ksywka się wzięła w sumie. Może się dowiemy? Ktoś tu jeszcze do mnie? No i to nawet nie jeden. Dobra, dostał. Ile was jeszcze panowie tutaj? Ty już zdychłeś. Chyba jeszcze jeden jest, co? A moi drodzy, wybaczcie, jeśli na dzisiejszym odcinku będę trochę taki... Nie wiem jak to określić, przymulony, taki przybity, ale powiem wam, jest tak giga gorąco dzisiaj, że naprawdę nie wyrabiam. No a wiadomo, żeby była akustyka dobra, nagrywania i tak dalej, no to zamknąłem drzwi i okna i... Ojej, naprawdę się duszę tu, także... No, to taka tylko informacja mała ode mnie. Żeby mnie trochę mniej mówił, bo trochę mniej energiczny czy coś, to wybaczcie. Ale to właśnie przez ten gorąc. Dobra, czyli jak rozumiem, blokady przełamane. Więc w tym momencie możemy sobie spokojnie ruszać dalej. Osiem. O, trz, dziadu, jeden. Ale tak wiecie co, się zastanawiam, bo tam jeszcze było drugie... Co to jest? A, mogę przechylić to. Bo tam jeszcze było drugie przejście i się zastanawiam, co ono by mi dało, czy my tędy przeszliśmy po prostu. Zobaczmy. Aha, to jest to drugie strony, dobra, spoko. To lećmy dalej, moi drodzy, w takim razie. Tu przejdę? Nie, tu jest jakaś komora odkażania. Tam się nie dostanę. Zresztą chyba nawet nie ma powodu, żebym tam szedł. W zasadzie... tu coś zbiorę? Nie. Dobra. Oho, są kolejni. Dostał coś tam? Dostał chyba. Przełom zabezpieczenie w sektorze czwartym. No dobrze. A tu w ogóle są dokumenty o tych dzieciach chyba, które dostawały te suplementy całe psychogenetyczne. Ale jakim trzeba być psycholem chorym, żeby dawać ludziom, znaczy ludziom, dzieciom, znaczy no dzieci to też ludzie, ale wiecie o co mi chodzi, żeby dawać w ogóle dzieciom takie rzeczy, no. Tam jest jakaś notka, zobaczmy co my tu mamy. Anulowanie, plik archiwalny, projekt początek, obiekt Alma Wade, wiek obiektu 8 lat. Ocena fazy 6. Proszę zapoznać się z załącznikiem C2 i raportem poświęconym personelowi, który zginął w spontanicznej wymianie ognia wywołanej prawdopodobnie przez obiekt. Dalsze testy zostały wstrzymane. Obiekt został odizolowany i wprowadzony w stan głębokiej śpiączki. Faza 7 testów została anulowana przez Harlana Wade'a. Obiekt wydaje się być zbyt niestabilny i niebezpieczny, by można było kontynuować. Zalecenia: izolacja. Damn, to niezła izolacja, że ją uwolnił, idioto. Tak się zastanawiam, co my tu możemy zrobić właściwie, bo mamy kilka dróg. I nie wiem, może spróbujemy przejść tędy? Nie do końca wiem, gdzie właściwie powinienem się udać, powiem wam szczerze. Bo wszystko jest jakby pozamykane.
Moja jedyna droga prowadzi nas chyba... Nie no, tutaj byłem. Gdzieś tu jakaś drabina była chyba, co? Czy mi się wydawało? O właśnie, tu jest jakieś zejście w dół. Zobaczmy. Może tędy można iść. Nawet trzeba chyba. Anotacje dodatkowe. Piąta wersja suplementu PN wydaje się oddziaływać zarówno na obiekty zmodyfikowane, jak i te bez modyfikacji. Oddziaływaniu temu nie towarzyszy wiele efektów ubocznych, które są charakterystyczne dla suplementu PN4. Zmiany w budowie komórek proteinowych wciąż są jednak zbyt małe, by mówić o przełomie. W chwili obecnej pracujemy nad suplementem PN6, który bazuje na naszych dotychczasowych odkryciach. No dobra. Tu się chyba nie dostaniemy. Co jest? Aha, czy ja tu nic nie zrobię jednak? No nie podoba mi się to. To w takim razie nie wiem, gdzie mam iść. Nie lubię czegoś takiego w grach, zwłaszcza w strzelankach, które są teoretycznie widziowe. Ale tylko teoretycznie. No chyba, że nie wiem, no tędy? Cholera wie w sumie. Zaraz tak jak major powinienem powiedzieć. O cholera! Nie ma przejścia. Chyba, że co, że tutaj? Nie no, tu jest zamknięte. Ej kurczę, wszystko jest pozamykane. A tędy szedłem? Tędy nie szedłem, dobra, idziemy. Oho, słyszałem coś. Coś jakby na górze chyba. No coś jakby się tu ruszało, miałem takie wrażenie. Dobra, o, nitownica, super. No dobrze, to zabezpieczenia wyłączone, także możemy teraz wyjść wtedy, okej. No i jak rozumiemy, teraz musimy się udać przez tą komorę odkażania tutaj, tak? Nie, to nie jest komora odkażania. No widzę właśnie, że jakiś okaz tu uciekł. Dobra, informacje. Wnioski wzorca. Wzorzec etap testowy czwarty. Jak na razie testy zmodyfikowanych obiektów wyglądają bardzo obiecująco. Udowodniliśmy zależność między określonymi markerami genetycznymi i rozwojem rozdolności umysłowych. Wciąż szukamy jednak dowodu na związek między zróżnicowaniem protein a zwiększoną kontrolą nad siłami umysłu. Uwaga! Niektóre ze niezmodyfikowanych obiektów również wykazują znaki rozwoju. Wystąpiły one w wyniku zastosowania programu przewidzianego dla obiektów zmodyfikowanych. Patrz załącznik. No dobra. Jakiś doktorek martwy? Pewnie te rzeczy, które uciekły, pewnie go zabiły, podejrzewam. Kurde, nie mogę normalnie tchu złapać, nie? Czujesz, mnie mózg normalnie boli. A wy co tam? Siemano. Czemu mnie tak wyzywasz? Dobra, chcesz na dół, to chodźcie na dół, panowie. Dlaczego tyle to trwa? Bo umiem strzelać, goście, nie tak jak te twoje pety, które nic nie potrafią. Zatrzymaj. A to Vanek jest! A czemu mi Gramit nie powiedziała tego wcześniej, że to jest Vanek, tylko teraz tak nagle? Lol. A nie mieliśmy chyba wcześniej informacji, że to jest Vanek, co nie? Nie przypominam sobie. Dziwne. Dobra, wyrwał. Wreszcie ktoś do mnie od boku próbuje, nie podoba mi się to. Dobra, chyba padł ostatecznie. To samo, i teraz lecimy chyba do góry. Dobra, karabin szturmowy, super. Oj, słabo panowie, słabo wam idzie naprawdę. O, nagroda odblokowana, oportunista, okej. Nie no, jak on nas wyzywa, jak on klnie w ogóle, brzydko. Dobra, i co ja tu mogę zrobić właściwie? Coś tu mogę kliknąć? Nie, tu chyba nie mamy nic do zrobienia, tędy muszę iść. Dobra, i ruszamy teraz tutaj. O, shit! Dobra, wyrwał. Oj, oj, bo ja zginę zaraz. No, byłaby pierwsza śmierć w walce. Trochę za bardzo szarżuję. Mimo wszystko trzeba się trochę, wiecie, uspokoić, na spokojnie to rozegrać. Dobra, mam zdrówko, super. W sumie niepotrzebnie tą apteczkę zużyłem, ale już trudno. Jak
Looks like we got ourselves a little stalemate here. No i co? Nic więcej nie powiesz? Son, you get us through that door if you have to chew a hole in it. Yes, sir. Nie wiem co teraz w sumie. Who needs a potty break first? Ale co ja mam tu po prostu stać? Nie, to jest bez sensu. Ale to tak jakby wygląda, nie wiem co ja miałbym teraz zrobić. Nie przejdę tutaj. LOL. Nie wiem co mam zrobić, naprawdę. W tym momencie czuję się zagubiony. Nie wiem, jakbyśmy stąd poszli i coś kliknęli ewentualnie. Kurde, ale tu nie było nic do klikania tak naprawdę. Ej, nie mam pojęcia o co chodzi, nie? No bo przylazłem stąd. Nie, naprawdę nie wiem o co chodzi. Aha! Nie, dobra już. Ty! Wanek. No serio? Miałem to nacisnąć! Co za łeb ze mnie. Czemu ja tu nie widziałem ikonki? No i co? Będziemy się bić, czy nie? No ja tak samo. Otwierać mnie tę komorę! O! O kurde! Dawaj, Beckett! Dobrze, poszło. Come on. Dobra, pięknie, poszło. No, Wanek, co ja ci powiem, coś słabo ci poszło, ta walka. Dobra, lecimy dalej. Cel osiągnięty, super. To co, teraz możemy iść do wężowej pięści od razu, bezpośrednio chyba. Oho! Zaś te opętane potwory. No to super. No, o kurde. Nawet nie wiemy co tu do nas wyskoczy tak naprawdę. Dobra, dostał. Trzeba zabezpieczenie przechowalni. Okej. Kurde, ciągle jakieś kroki słyszę. Nie podoba mi się naprawdę. Nie podoba mi się. Trochę mam skojarzenia z Outlastem w tym momencie. Podobnie to wyglądało. Dobra. Na szczęście ten karabin jest taki dosyć potężny. Także aż tak się nie boję. Boż ty dziadu. Dobra, dostał. Słuchaj, zło! Skąd ty się tu wziąłeś, gościu? Dobra, wyrwał. Co my tu jeszcze? Kolejne cele otwarte? Nie, chyba nie. A tu mamy jakieś takie rzeczy fajne, patrzcie. O, albo nie, myślę, że jakaś notka może. No, blokada wyłączona, tylko jak wyłączymy blokadę. No to wyłączymy też wszelkie zabezpieczenia chyba. No dokładnie, ja pitole. Wow. I teraz się wszyscy na nas będą rzucać. Niedobrze. Kurde, ten jak skacze jak małpa. Ja nic nie widzę. Dobra, oberwał. Jeszcze ktoś mnie goni, oczywiście, że... Wow. Co ty tak, gościu, skaczesz? Wyluzuj. Dobra, jak rozumiem, będzie trzeba chyba przejść tamtędy teraz. Co jest? Coś mnie tu ewidentnie ciągle obija. Dobrze idę? Nie, chyba źle idę. Kurde, gdzie tu trzeba iść w takim razie? Wow! Dobra. I niestety tyle za amunicji. Nie wiem, może ja muszę zejść na dół po prostu. O, bez kitu, tutaj muszę iść. Au! Przejdziesz tu? Nie wiem, może i nie przejdzie. Okej, co my tu mamy? Trochę amunicji do SMG. Spoko. Strzelba automatyczna, czekajcie. Może ja sobie wezmę ją zamiast tej zwykłej. O, no i gitara.
Postrzelamy sobie trochę tą strzelbą, niech będzie. Wolę tą zwykłą, ale niech będzie ten automat. Co tam się dzieje? Zaś te duchy chyba. O! Siema! Jestem Terry. Terry Halford, a.k.a. Snake Fist. Shit, did you hear something? I guess it was nothing. With Lieutenant Stokes' help, I was able to establish a link to the computer in your armored personnel carrier. I'm uploading all my files right now. We can go over them on the way. By the way, don't pick your nose. She's watching us in the security cameras. But she can't hear us, you can call her whatever you want. Looks like the file transfer's done. We can take the elevator in the main lobby, but we'll have to head through the holding area. I hope you took care of all the specimens. Oh, that ain't good. Replica forces are pouring into the facility. They must be converging on your telesthetic signature. You're becoming a magnet for them. I have something you might want. I grabbed it from the experimental weapons lab when the shit started flying. Which reminds me, have you ever seen a hippopotamus fight? They start crapping and wagging their tails really fast and shit just flies everywhere. It's fucking insane. Co ty do mnie, gościu, mówisz? It's just a prototype, so it's a little quirky, but it packs quite a punch. Okej. Ulala. Wow! Nie! Oh shit! No nie, no serio? No i tyle z wężowej pięści, co? Szkoda. A, w ogóle możemy zobaczyć skąd taksywka jego. Okej. No dobra, szkoda, chłopa, że zginął, ale cóż, nic na to już nie poradzimy. Także pora się stąd chyba zmywać, co moi drodzy. Przetestujemy sobie tą nową broń. Fajnie, że nam dał taką pukawkę. Wow! Ej, dobre to jest. Tylko teraz pytanie, które tutaj mam właściwie zmierzać, bo to jest ta zbrojownia, w której przed chwilą byliśmy, okej. Czyli ja muszę się teraz chyba po prostu wrócić, tak? Jak rozumiem. Okej, strasznie wolno to strzela, muszę przyznać, ale no potężne jest, nie ma co ukrywać. To tak jak wiecie, to jak w bijatykach, nie? Zadajecie wolne kombo, ale mocarne. Który do mnie strzela? Dobra. Przeładujmy sobie. O kurde, niedobrze. Patrzcie, fajny zoom. Dostanie tym? Tak. Kurde, gościu, nie ruszaj się. A już zginął, wow. Nice. Okej, ma dobry zasięg. Także fajnie, przeładujmy sobie. Dobra. Kurde, ta kula leci dopóki kogoś nie trafi. Dobra, to jest. Okej, także spróbujmy się wydostać co do kompleksu. Szkoda, że ten wężowa pięść zginął, no ale już... Aj, kurde. Ale to znowu są ci żołnierze, których znamy z Fira jedynki. Jak oni się nazywali? Nightcrawler chyba, jak to przepamiętam w oryginalnej nazwie. Czyli ci chyba strażnicy nocy, tak? Chyba jakoś tak to się nazywało po polsku. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Z tego co pamiętam, to tak było, oni w Perseus Mandate mieli udział, bo w podstawce i w Extraction Pointie ich nie było. Dopiero właśnie w tym drugim dodatku. Chodźcie panowie. Szkoda, że już mojej kochanej broni nie mam. Nowej, ale trudno. Dobra, ładnie wyrwał we flaczki. Elegancko. Kurde, co mnie tu jeszcze pruje? Gdzie oni są? Plecy chyba, bez kitu. Co mi na plecy wchodzisz? Nie robi się tak. Ancymonie tu. Dobra, nice. Teraz tak, my musimy się wrócić, tak jak rozumiem. Znaczy, no w sumie najlepiej będzie jak pójdziemy za przeciwnikami po prostu, tak. Oh shit, miałem chyba rakietnicę, prawda? Gdzie ona była? No nie, za... Gdzie? Wydawało mi się, że miałem rakietnicę. Oh fuck. Może granaty? Jeden, drugi, trzeci. Dobra, padł, nice. Trochę tej nitownicy sobie poużywam. Mało amunicji do niej mam niestety, no ale trudno. Okej, okay, pięknie. Dawajcie mi ammo, panowie. Tutaj chyba nie.
Czy tu mam iść? A może i tędy? Nie, tu mam tylko leczonko. No dobra. Za wiele to leczenie mi nie dało, no ale cóż. Cóż ja mogę na to rzec? Dobra, idziemy. Bo to w sumie nic ciekawego nie ma. Tylko pytanie, gdzie ja muszę? O, sie, czy to jest głowa wężowej pięści? Chyba tak. No szkoda chłopa, muszę przyznać. Podejrzewam, że fajny koleś by z niego był, czy coś, wiecie. Dobry chłopak był, mało pił i te sprawy. No ale niestety. Tędy przejdę? Przejdę. Nawet pancerz dostanę, ale mam pełny. Tylko gdzie ja muszę... Zaś te chole... A nie, są ci Nightcrawlerzy teraz. Kurde. No umieraj, dziadu. Może zaskoczmy na dół? Może jak granat rzucę w sumie? Kurde, myślałem, że on zginął. Dobra. Ale oni jakoś zupełnie inaczej działają. Ten prąd na nas o wiele bardziej działa. Zobaczcie, aż tak obraz mi się rozmywa przez ten prąd. Kurde. Szczerze mówiąc, ja bym chętnie windę wezwał, ale nie wiem, czy mogę. Dobra, ten zginął. No nie wiem, czy ja muszę windę wezwać? Tak, dobra, to wzywamy. Chociaż wydaje mi się, że chyba już jest spokój względny. Już nic mnie nie atakuje jako tako. Dobra, uruchom windę i lecimy. Ja pierdzielę. Jak on by mi... Nie no, jak ja bym go miał w windzie, to byłaby lipa niezła. Dobra, jeden 32 stopnie ma w pokoju, to jest jakaś parodia. A jeszcze będziemy musieli Stokes pomóc, no dobra. No, otwiera się winda. Muszę iść pani porucznik pomóc, znaczy transportera, no lecę. Jakby mi dali przejść. Okej. Co ty tam, gościu, kombinujesz? Tu nie przejdę. Co ty chcesz sprawdzać, gościu? Przecież ja was regularnie zabijam, co wy nie wiecie? To jest chyba tędy. I tam już mamy naszych, co? Dokładnie. O, jest Keegan, nawet się może ruszać. Spoko. Dobra, jest i transporter. Oj, tak. No dobra, i tutaj misja się kończy. Wężowa pięść nie żyje, zginął z rąk repliki. Naprawdę nazywał się Terry Halford i był jednym z członków zespołu, który na zlecenie Genevieve Aristide pracował przy projekcie Zwiastun. Przed śmiercią powiedział ci, byś udał się na Steel Island i użył wzmacniacza telestatycznego do zniszczenia Almy. No dobra, moi drodzy, ale kolejną misją zajmiemy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku Sphere 2 Projekt Origin. Na razie!